Cześć, witajcie. Dzisiaj lecimy dalej z nową FIFA 365. Mam tutaj trzy blisterki, no i dzisiaj jednego z nich otworzę. Mam tu na dwóch z nich jako pierwszą saszetkę z Vardy, natomiast tutaj jest saszetka z Schweinsteigerem, Bale'em i Piqué. No to może sobie ten otworzę dzisiaj, natomiast te zostawię na następne odcinki. No właściwie wszystkie trzy mógłbym otworzyć dzisiaj, teraz na tym odcinku, ale tak jak wam mówiłem ostatnio, tą edycję chciałem zebrać na spokojnie, także nie chciałbym się śpieszyć, także powolutku sobie to otworzę. Jeszcze wam tylko przypomnę, że mam do otwarcia między innymi dużą puszkę kolekcjonera. Ona pojawi się u mnie na kanale jutro, także już was zapraszam, bo jestem bardzo ciekawy, co się w niej trafi. Wy na pewno też. No a zaczynam otwierać tego blisterka. Taki blisterek zawiera 5 saszetek, jedną kartę limitowaną i jedną kartę specjalną. Kosztuje on, jak się nie mylę, 19 zł. Można go kupić w internecie, w sklepach stacjonarnych, tych zwykłych. Chyba go nie widziałem jeszcze. Ale jeżeli jesteście zainteresowani blisterkami, no to wiem, że w Smyku są te duże blisterki za 25 zł z 6 saszetkami, 2 limitkami i też mają gdzieś tak za 2-3 tygodnie wyjść w Biedronce te blisterki z 4 saszetkami. One będą kosztować gdzieś tak 14 zł, także wam polecam. No a ja już nie przedłużam, tylko otwieram tego blisterka. No i zobaczymy, co się trafi. Jestem ciekaw przede wszystkim limitki, bo limitka w tych blisterkach jest schowana, więc nie tak jak było w niektórych, że jest ona na wierzchu. Dobra, to już idzie na bok. I mamy tak. 5 saszetek i karta limitowana. Jest to Riyad Mahrez Leicester i powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest nowa limitka. Jeszcze jej nie miałem, także już wpadła nowa limitka, także się bardzo z tego powodu cieszę. Tu mamy jeszcze fansa weterana Nicolas Lamberts. No fajne są te karty, także już się naprawdę cieszę, a mamy jeszcze 5 saszetek do otwarcia, także polecimy z tym szybko. Zobaczymy, czy wpadnie coś fajnego. Byłoby naprawdę mega. Morgan. Tak, tak dalej. Alessandro. Burki. O, tu już widzę, będzie pucharek. Ale zobaczymy zaraz jaki. Tu jeszcze Özil i puchar FIFA World Cup, moi drodzy, a więc chyba ten najważniejszy puchar za zdobycie Mistrzostwa Świata. Ja go jeszcze nie miałem, także się naprawdę bardzo z tego powodu cieszę. Super już jest. 4 saszetki. Lecimy, lecimy szybciutko. I zobaczymy, co nam tu jeszcze szczęście dzisiaj przyniesie. Thiago Silva. O, tu już będzie kolejna fajna karta plastikowa. Tu mamy jeszcze Edera. A kartą plastikową jest Multiple, oczywiście Next Generation z Leicester, Gray i Amartey, którego nie miałem, także no nie powiem, że się tutaj z tego powodu cieszę. A więc już jest fajnie, bo wpadł Gold i Multiple. Trzy saszetki zostały do końca. No, pewnie już nic jakiegoś fajnego nie wpadnie, ale no zobaczymy, nigdy nie wiadomo. Już jest naprawdę fajnie. Głównie dzięki tej limitce Maryza się bardzo cieszę. Tu mamy te zasady, to nas nie interesuje. Vermaelen i Niemcy. Fans logo, no fajne są te karty. Deutsche Fußballbund. Fajne logo z Niemiec. Także nie najgorzej.
dwie saszetki do końca, 5 minut, także myślę, że sobie szybko tutaj otworzymy. O, kucharczyk, ale on mi się już trafił z Legii, także to jest powtóreczka. Medel. Tu mamy Ali i tu mamy Nicolas Lambert, fans, weteran. I patrzcie, jaka śmieszna sytuacja. Tutaj trafił mi się Lambert w saszetce z tego samego blisterka, a tutaj Lambert był jako ta karta specjalna dodatkowa. Także trochę śmieszna sytuacja, bo dwóch Lambertsów mam z tego samego blisterka, także jeden pójdzie na pewno na wymiankę. Ale to się nic takiego strasznego nie dzieje. No i ostatnia saszetka. Lecimy z nią. All right on. Silesen. Tutaj jeszcze w barwach Ajaxu, ale jak wiecie, teraz przeszedł do FC Barcelony. Dibusz. Banega. I mamy na koniec, o proszę, Gold. Gold Naldo z Schalke. Myślałem, że już nic fajnego nie wpadnie, a tu wpadł Gold, także jest naprawdę super. No te Goldy wpadają raz na 4 saszetki, także to jakieś mega rzadkie karty nie są, ale są naprawdę piękne. Myślę, że się ze mną zgodzicie, także podsumowując, to jest blisterek naprawdę udany. 2 goldy, 1 multiple, także się naprawdę z tego powodu cieszę. No i też nowa limitka Mareza wpadła. Także naprawdę Wam polecam te blisterki. No a ja Was zapraszam na jutro. Duża puszka kolekcjonera ląduje na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.